Wjechaliśmy na ścieżkę dydaktyczną. Proszę mnie poinstruować, co tutaj widzimy. Widzimy las jako ekologię, las jako ochrona i las jako miejsce wypoczynku. No. No tego to nie widzę. A jaki piękny prawdziwek tutaj jest. O. A jakie szalenki piękne. Tutaj jeszcze mnie coś przypali. Napiszę. Teraz podarunek miasta Chitał. Płaska. Gdzie nie można to spłynąć? No. Płaskę. Płaskę? No. To jest chyba. No, pojedziemy jeszcze po tym. Idzie nasz kolega. Kolega Adaś. Adaś. Tu koleżanka Romka. I znajdujemy się przy Odrze. I tutaj mamy, tu mamy zjazd do starej przeprawy promowej. Kiedyś tutaj była, a teraz nie ma, ale mają robić tutaj przystań dla statków kursujących turystycznych, których mamy już dwa. Adam jak zwykle idzie, też będzie kamerował. Witam nad wodą. Witam serdecznie. I tu jest właśnie stare zjazd do promu, który się na tamtej stronie kończył. No, poziom nie jest wysoki. Wysoko nie jest. To jest świetny zjazd. Można na ryby chodzić. Idę, bo zamiast mnie słychać, to Adama słychać. Poziom nie jest. A gdzie ona wysoki. Tam jest? Poziom nie jest wysoki, poziom jest niski. Mówcie do siebie osobno. No dlatego odeszłem od Adama, żeby nie było słychać dwóch głosów. No, to stoją nasze rowerki piękne. I tu... No i właśnie dojechaliśmy do Odry. Arek oczywiście już działa, filmuje. Witam nad Odrą. Witam serdecznie. Pozdrawiam rybki. Właśnie stare
zjazd do promu. No, poziom nie jest wysoki. Tu jest świetny zjazd. Co? Zamiast mnie słychać, to Adama słychać. Poziom nie jest wysoki. Rybek nie widać. Dlatego odeszłem od Adama, żeby nie było słychać dwóch głosów. Nie odchodź ode mnie, bo jeszcze wpadnę tam gdzieś. Poziom jest niski. Uwaga, bo filmuję. Poziom jest niski, ale nie wysoki. Co? Poziom jest niski, ale nie wysoki. No taki średni, średniawy. Średniawy, nie? Średniawy. Ale nie, wysoko nie. Nie, ale jest fajny. Ale słuchajcie, bez roślinności zielonej, tej szaty, to... No i właśnie tak, tutaj mają tą przystań zrobić. Smutno, tutaj, tak? No, dla tych turystycznych statków to są. Nie, z dojazdem też, zrobieniem drogi też nie będzie problemu. Bo cały czas dobra droga. To to tutaj cały nasz ekwipunek, bagaże. Ale teraz jest co? Anika, teraz bym cię herbaty napił. To wyciągnij. Poziomie, tu są. Tam wzdłuż Odry ścieżka leci. Jak się napalił, napił i teraz ma problemy. Ty masz przecież pierwszeństwo. To jest ścieżka rowerowa.
już opuściliśmy Odrę i w tej chwili zmierzamy już w kierunku powrotnym. Będziemy jechać najpierw przez Krępę, a jeśli tu nie pojedziemy, ale my pojedziemy główną drogą na Chynów i z Synowa dostaniemy się do Dzielny. Yes.